Będąc mieszkanką Poznania, na pewno Cytadela dla mnie nie jest ani obcym terminem, ani po prostu czymś, co mogłabym pominąć w swoich wspomnieniach z takich lat, powiedzmy, młodości, no i obecnie, bo wiadomo, że od czasu do czasu coś tam się dzieje. Ale wiem, że Cytadela to nie tylko to miejsce związane z historią, aczkolwiek często przede wszystkim w pierwszej kolejności tak o nim myślimy, ale to również miejsce spacerów, imprez jakichś kulturalnych, rodzinnych spotkań, zabaw dla dzieci. Ale wspominając właśnie ten park, tą część właśnie taką, powiedzmy, rekreacyjną, no też należy pamiętać, że ta nazwa troszeczkę inaczej brzmiała w roku 60, kiedy to miejsce zaczęło powstawać, jako nazywała się to Park Pomnik Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Po wojnie coś trzeba było z tym fortem zrobić i z pozostałymi fortami, więc niektóre rozebrano i powstał pomysł, żeby nie budować tam żadnych budynków mieszkalnych, bo jakby nie było, bardzo dużo poległo tam ludzi, bo były walki o Cytadelę, przeszło miesiąc przecież. Także ta Cytadela po wojnie tak się kojarzy bardziej z cmentarzami, z cichym miejscem. I postanowiono, ponieważ tam jest przeszło 100 hektarów, postanowiono utworzyć park. Cytadela mi się kojarzy bardzo mile z latami mojego dzieciństwa. Mieszkałam niedaleko i jak to dzieciaki na podwórku, zawsze coś musieliśmy zbroić. Podwórko było małe, w kamienicy, na Inżynierskiej, więc zwiedzaliśmy okolice. No oczywiście bez wiedzy naszych rodziców i urywaliśmy się na Cytadelę. A to tylko dlatego, że słyszeliśmy o fortach, o różnych rzeczach, które tam były w tych fortach. No i wyobraźnia dziecięca powodowała, że chcieliśmy sami zobaczyć, co tam jest. No i nasze wycieczki kończyły się tym, że ubabrani w błocie, po zwiedzaniach jednego fortu, drugiego i fosy, gdzie bardzo się zdziwiliśmy, że w żadnej fosie nie ma wody, same kałuże, jeżeli już były. No wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że to były suche fosy i one miały zupełnie inne zadanie, że w czasie właśnie jakiegoś najazdu to z warty miała dopiero napłynąć woda, żeby bronić. No ale my, dzieciaki, to gdzie tam? Lataliśmy po tych fortach do momentu, aż się rodzice dowiedzieli, gdzie myśmy się urywali. Tam w latach 60. było niebezpiecznie, bo jeszcze można było niewybuchy znaleźć. No ale trafialiśmy na śmieci w tych fortach. A nie tylko forty żeśmy zwiedzali. Poszliśmy sobie też zwiedzać góry. I na jednej górze, która była nad teatrem, amfiteatrem, rosła czereśnia. No to jak to dzieciaki na tej czereśni, żeśmy siedzieli i obżerali się czereśniami. No niestety rodzice się dowiedzieli, zakończyły się nasze wycieczki aresztem domowym. No to tak jest z mojego dzieciństwa. Ale jak już wspomniałam o amfiteatrze, to amfiteatr w późniejszych latach był dla mnie też takim miejscem, gdzie była cisza. Były tam organizowane przedstawienia z teatrów różnych. To były lata 70. Było to naprawdę bardzo ładnie zrobione. Na przykład na święto lotnictwa śpiewa, pamiętam, chór Dewulotu. To było po południu takie. Było tam parę imprez ciekawych w tym amfiteatrze. No, wie pan, atmosfera była wspaniała. Komplet był, wiem, że komplet był, ta widownia była kompletna. No tam nawet stali na górze, stali ludzie tam na tymi barierkami. I zresztą każde późniejsze imprezy też, no później te spotkania z tymi chórami, z tymi występami okazjonalnymi, takie były jak nawet święta wojska, szczególnie wojskowe święta, czy jakieś tam. Były takie suche, że mieli to uruchomić. Wiem, że jeszcze były te
deski. Po jakimś czasie może to zdemontowali, może to rzeczywiście zabrali, ale także jeszcze były nawet siedziska, później już nie było nic, tylko same słupki i zarastało. I także ten amfiteatr rzeczywiście, no nie jestem jedyny chyba, bo to jak tu rozmawiam z sąsiadami, z mieszkańcami na winogradach, no każdy jakoś tak wspomina dosyć ciekawie. Teraz ma być remont amfiteatru i amfiteatr ma być ogrodem kwiatowym i mają stać ule, tak żeby to było miodne miejsce i takie ekologiczne. Bardzo się cieszę z tego pomysłu, jestem za. No niby tam to, tam był park, ale myśmy dziewczyny, ja mieszkałam wtedy w Hance na pierwszym roku, wolały tam nie chodzić, bo to takie miejsce było właśnie, już tak się słyszało tu i ówdzie, że to dla dziewczyn to raczej to nie jest miejsce dobre na spacer. Po pierwsze, tam jeszcze długo znajdowano niewybuchy, a po drugie, jak się ktoś samotnie wypuścił na spacer, to mógł wrócić albo bez portfela, albo bez czci, bo to no, w niektórych miejscach właśnie tacy złoczyńcy różni czyhali, więc tam się nie zapuszczałyśmy. Jedynie do tej statui z gwiazdą i z powrotem po tych schodach. Lubiłam na Cytadelę chodzić w czasie studiów, dlatego, że to było miejsce bardzo spokojne, ciche. Tam dzieci nie chodziły, dorośli rzadko kiedy, bo jak była ładna pogoda, to wtedy biegali wszyscy na drusałkę. A tutaj studenci, bo mieli blisko z Dożynkowej, między innymi ja też, bo studia rolnicze, na studiach rolniczych byłam. No i było to dość dobre miejsce, nie tylko, że tam był spokój, ale też i były ławki nad wejściem do rozarium na takim nasypie. Także z tej ławki można było oglądać kwiaty w rozarium. I jak powiał wietrzyk, to te zapachy różane docierały, więc było miło, przyjemnie i dobrze się uczyło, nikt nie przeszkadzał. Ale to miejsce też powstawało w dużej mierze czynie społecznym, co w chwili obecnej może dla młodszego pokolenia to takie wielkie wow, a co to było? No, czyny społeczne to była po prostu praca nieodpłatnie świadczona, wykonywana w czasach PRL-u przez no, pracowników zakładów pracy poznańskich, no a było ich całkiem sporo. Uczniowie szkół, uczestniczyli studenci, jakieś tam kluby, stowarzyszenia, no jakieś organizacje, które mogły jakoś tam się zebrać, powiedzmy taką inicjatywę podjąć. No odbywało się to tak, no ja w latach, powiedzmy w drugiej połowie lat 60. będąc uczennicą szkoły średniej, przeżyłam to w taki sposób, że nauczyciele na ogół wychowawcy w wyznaczonym miejscu się z nami spotykali, oczywiście była lista, trzeba po tej listy się odhaczyć. No i dostawało się jakieś tam zadomki, oczywiście łopata obowiązkowo. No, nie byliśmy profesjonalistami w tych pracach ogrodniczych, ale była to praca fizyczna, ale dawała też tak, nie wiem, jakiś był w tym młodzieńczy urok. Sadziliśmy te malutkie krzewinki, małe drzewka, no które teraz, no powiedzmy po 60 czy 50 latach, no na pewno są pięknymi drzewami ogromnymi, starymi, bo właściwie no, tamtych drzew naprawdę było niewiele. Były to tylko właśnie te małe krzewinki, które dane grupy, które tam się pojawiały w celu wykonania tej pracy społecznej, sadziły te różne gatunki. Też w udziale mi przypadło sadzenie róż w rozarium, które się wtedy tworzyło. Była to praca właściwie na skarbie takiego stawu. No do tej pory przetrwał, no i to rozarium również. Sadziłyśmy te róże pokaleczone. Byłyśmy, no bo wiadomo, róża nigdy nie jest bez kolców. No ale była też z tego taka frajda, że coś zrobiliśmy. No jeżeli to przypadało jeszcze na ciepły dzień słoneczny, można było jeszcze się opalić, co było też bardzo przyjemne.
bo też na ogół te czyny odbywały się na wiosnę. Też z podróżnymi hasłami, takimi na przykład wiosna czynów albo czyn pierwszomajowy. To było super. No gorzej, jeżeli trafiło się na deszczową pogodę, no bo wtedy trzeba było przebrnąć jakoś te parę godzin w niezbyt fajnych warunkach. Też wiadomo, kiedy jest się młodym, wszystko zupełnie wygląda inaczej. Także no mój udział w tworzeniu jakoby tego rozarium, które do tej pory przetrwało, no właśnie był taki. Wiem, że jeżeli chodzi o czyny społeczne, to każdy będzie miał inne wspomnienia, różne zdanie, bo wiadomo, czasy PRL-u. Ale to prawda, to jest moje osobiste takie twierdzenie, że uważam, że jest to bardzo, bardzo fajna inicjatywa, taka, która właściwie, ale po prostu zaowocowało to tym, że to miejsce naprawdę stało się ogromną pałacią po prostu pięknej zieleni, która przetrwała na ponad pół wieku. Wiem, że częściowo rozbierano pozostałości koszar i fortyfikacji. Wtedy się tam odbywały również czyny społeczne, które miały na celu trochę uporządkowanie tego terenu, zasadzenie drzew, no bo to była fortyfikacja, różne przecież budowle obronne, zrujnowane kompletnie. No właśnie lata 70. To jeszcze było to miejsce niebezpieczne. W latach 90. tam się już zaczęło coś dziać i ona wówczas się zrobiła miejscem takim bardziej niebezpiecznym. Częściej tam ludzie zaczęli przychodzić na spacery z psami i dopiero kiedy się zaczęły właśnie różne imprezy na Cytadeli, wtedy zaczęłam się pojawiać na Cytadeli. Dwa razy mieliśmy tam urodziny wnuczki, bo synowa zorganizowała właśnie taki też w formie pikniku urodziny wnuczki na Cytadeli. Także tam się już zrobiło to miejsce bardziej przyjazne. Myśmy, to znaczy koleżeństwo moje ze studiów postanowiliśmy, że będziemy się spotykać co roku. I właśnie w 1997 roku postanowiliśmy zrobić takie nieoficjalne spotkanie, mniej uroczyste, na Cytadeli. I to było 7 czerwca, sobota. Na Cytadeli była taka budka mała, która serwowała kiełbaski na ciepło z bułką i musztardą. I aczkolwiek były tam stoliczki i jakieś małe krzesełka, stwierdziliśmy, że to tak będzie piknikowo. A wracając do tej budki, ona była rzeczywiście nieduża, usytuowana była w ruinach dawnej radiostacji. I tam właśnie, no nie wiem, czy ta budka była czynna we wszystkie dni, ale w każdym razie w weekendy była otwarta. I myśmy się tam rozsiedli, było bardzo miło. I jeden z kolegów w teczce przyniósł napoje wysokoprocentowe. Także tym bardziej było miło. I w pewnym momencie zaczął kropić deszcz. I ten deszcz robił się coraz bardziej intensywny. Myśmy się schronili pod wątłym daszkiem tej budki z kiełbaskami. Ale to nas wiele nie ochroniło. Tak czy siak zmokliśmy i wracaliśmy dopiero około 22, jak już ten najbardziej rzęsisty deszcz ustąpił w stronę hotelu Polonez, bo tam był przystanek autobusowy i się było rozjechać do domu. Tak to się skończyło. Co do dzisiaj wspominamy, ponieważ było to wydarzenie troszkę inne niż następne i wcześniejsze, właśnie tak skończyło się w sposób niezwykły i no, humorystyczny prawie, że. Od 10 lat jestem wolontariuszką. Chodzę moimi wolontariuszami po Poznaniu, pokazuję im ciekawe miejsca. Moi podopieczni bardzo lubią chodzić na Cytadelę. Lubią chować się w rzeźby Magdaleny Abakanowicz. Wszystkie one mają wnętrze, w którym można się schować. Także moi podopieczni bardzo lubią i liczą, ile jest tych wszystkich
postaci. Tych postaci powstało aż 112. Ostatnią sobotę kwietnia, zawsze na Cytadeli i zawsze w tym różanym ogrodzie, odbywa się takie spotkanie nazwane Światowy Dzień Tai Chi i Qigong. Spotykają się wszystkie szkoły tego rodzaju ćwiczeń fizycznych z Poznania. I każdy z nas próbuje oczywiście swoich sił w tych innych formach. Najbardziej atrakcyjne są formy z mieczem. Ja byłam chyba 3 albo 4 razy. Kiedy pierwszy raz uczestniczyłam, bardzo mnie zdumiało, że tak dużo osób pojawiło się ćwiczących i demonstrujących swoje umiejętności. Był piękny dzień, ja przyszłam z aparatem fotograficznym i robiłam zdjęcia panom ćwiczącym z mieczem i właśnie na klingach tych mieczy tak pięknie światło błyskało, także zdjęcia były bardzo udane. I wówczas też umiejętności swoje, wtedy solo zademonstrował jeden pan, który jak się okazało jest instruktorem tai chi z wachlarzem. To, żeby nie było, że to jest forma baletu czy coś takiego, to jest wachlarz bojowy. Więc tam są i pchnięcia, i takie ciosy, które mają za zadanie wystraszyć przeciwnika. Właśnie przez to, że się przy tym ciosie czy też uderzeniu ten wachlarz otwiera tak sprytnie jednym ruchem, to jest takie bardzo kolorowe i widowiskowe. To miejsce nadal służy poznaniakom. No i właściwie nie ma chyba poznaniaka, który by nie wiedział, gdzie jest Cytadela, żeby tam nie był, żeby nie zaprowadził tam swoich dzieci, wnuków czy prawnuków. Uważam, że jest to fajne i mam nadzieję, że w momencie, kiedy wiele drzew teraz ginie, bo ktoś ma inne plany wobec jakichś skupisk drzew czy jakichś nawet takich miejsc pięknej przyrody. No mam nadzieję, że to miejsce przetrwa i będzie służyć poznaniakom, no i nie tylko.